Głos zabierze minister infrastruktury, pan Andrzej Adamczyk. Dziękuję bardzo. Pani premier, szanowni państwo, rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienia polską kolej. Przebudowujemy szlaki kolejowe w Polsce. Przystosowujemy szlaki kolejowe do potrzeb, do wyzwań XXI wieku. Wszystkie utrudnienia, które dzisiaj są częścią, udziałem podróżnych, częścią ich podróży, wszystkie te utrudnienia spowodowane są tym, że przez całe lata nie realizowano żadnej przebudowy. Oszczędzano przede wszystkim na zaangażowaniu środków w bieżące utrzymanie, co doprowadziło do takiego stanu degradacji, który powoduje, że odcinek szlaku kolejowego, na który dzisiaj podpisana jest umowa, podpisana będzie umowa. 22-kilometrowy odcinek wymaga czasu przejazdu, czy wymagał czasu przejazdu ponad 45 minut. Po modernizacji będzie to 16-17 minut czasu przejazdu. I tak na większości szlaków kolejowych w Polsce. Zmieniamy polską kolej na kolej bezpieczną, komfortową, przewidywalną w czasie przejazdu. Przebudowujemy szlaki kolejowe, szczególnie szlaki tranzytowe, szczególnie te szlaki, na które powinni wrócić i wracają pasażerowie, zmniejszając ilość tym samym, czy ilość samochodów na naszych drogach. Dzisiaj w Małopolsce przebudowujemy bardzo ważny szlak kolejowy, jakim jest linia E30, łącząca między innymi Katowice z Krakowem, linia o charakterze tranzytowym, międzynarodowym. Przebudowujemy także linię, o czym tutaj wspomniała pani premier, od Trzebini przez Oświęcim, tak naprawdę do Zebrzydowic, czyli do granicy państwa, linię kolejową, po której jadą i będą jechały zdecydowanie szybciej i bezpieczniej pociągi w kierunku Wiednia. Dzisiaj polska kolej przebudowywana, wyposażana jest i wyposażana będzie w kolejnych inwestycjach w urządzenia sterujące ruchem kolejowym, w urządzenia zabezpieczające ruch kolejowy. Nie będą już możliwe takie zdarzenia tragiczne, jakie notowaliśmy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii pozwalającej zarządzać i sterować ruchem kolejowym. Dzisiaj zmieniamy polską kolej, realizujemy program, rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje program inwestycji kolejowych na kwotę 67 miliardów złotych. W 60% mamy już zaawansowanie tego programu. 32 miliardy złotych to kwota, jaka dzisiaj jest wartością realizowanych inwestycji. Około 8 miliardów zrealizowanych oddanych, znaczy inwestycji na kwotę około 6-7 miliardów oddanych do użytkowania, inwestycji już zakończonych. Na pewno to zadanie, które rząd, które pani premier postawiła przed nami, na pewno zrealizujemy. Zrealizujemy również zadanie związane z przebudową polskich dworców. Tutaj szczególny przypadek właśnie w Oświęcimiu. To szczególne miejsce. To szczególne miejsce, jak powiedział pan starosta Starzec, któremu gratuluję. Panie starosto, gratuluję, bo pan z wieloma samorządowcami tutaj bardzo intensywnie, no to prawda, zabiegał. To szczególne miejsce, przez które przewijają się miliony turystów, musi być wizytówką naszego kraju, a nie miejscem, którego, no niestety, ale musimy się wstydzić. Nowoczesna stacja kolejowa, nowoczesny dworzec kolejowy to udział wielu setek dworców w naszym kraju dzięki realizowanemu programowi przebudowy dworców kolejowych. Bardzo dziękuję, składam podziękowania na ręce panów prezesów, pana prezesa Krzysztofa Mamińskiego, pana prezesa Ireneusza Merchela, bo tak jeden z panów prezesów odpowiada za inwestycje dworcowe, drugi z panów prezesów odpowiada za inwestycje szlakowe,
No i wygłoszę tą formułę, którą przy takich okazjach wygłaszam zawsze. Politycy zrobili wszystko, co mieli do zrobienia, jeżeli chodzi o te inwestycje. Przyszedł czas na inżynierów, przyszedł czas na tych, którzy będą realizowali tę inwestycję i zwracam się tutaj do panów reprezentujących generalnego wykonawcę firmy POR. Zwracam się z życzeniem, abyście nie natrafili na żadne przeszkody inżynierskie, przeszkody w realizacji tej inwestycji i mam nadzieję, że o czasie, a może cokolwiek wcześniej oddali tę inwestycję. Za kilka dni podpisywana jest umowa na, o czym będzie mówił na pewno pan prezes Mamiński, na przebudowę i rozbudowę dworców, na budowę dworca w Oświęcimiu. Także życzymy wykonawcy i wszystkim zainteresowanym, szczególnie mieszkańcom Oświęcimia, aby ta realizacja przebiegła również sprawnie. Dziękuję bardzo.